Szanowni kandydaci, no teraz będziecie mieli większą możliwość, żeby rozwinąć swoje pytania, swoje odpowiedzi, przepraszam, bo pytanie jest następujące. Co jest aktualnie największą szansą dla Starogardu, ale też co jest największym dla niego zagrożeniem? I o wypowiedź poproszę pana Kozaka. No, bardzo dużą szansą dla Starogardu jest położenie na dobrych szlakach komunikacyjnych, czyli przy Bełnierce i przy autostradzie A1. Problem tylko jest w tym, żeby to, co już wspomniałem, żeby te opłaty były dużo, dużo niższe. Żeby, to jest najistotniejsze, że jeżeli miasto jest dobrze skomunikowane, ma dobrą infrastrukturę, to wszyscy w takim mieście chcą działać, chcą robić biznes, a wtedy mieszkańcy się bogacą. Dużą szansą jest to, co mówił też pan prezydent w poprzedniej debacie, to aktywność mieszkańców w tym, że próbują przede wszystkim zakładać dużo przedsiębiorstw, dużą liczbę przedsiębiorstw i rzeczywiście tych przedsiębiorstw w Starogardzie powstało bardzo dużo. Ale jeżeli mówimy o zagrożeniach, to od razu należy zadać sobie pytanie, skoro liczba nowych podmiotów gospodarczych jest tak duża, to dlaczego jest tak duże bezrobocie? I to jest jedno z pierwszych zagrożeń, że duże bezrobocie, a zwłaszcza to przewlekłe powyżej roku, dwóch lat, które często też prowadzi do patologii i do tego, że ciężko jest później takie osoby wprowadzić na nowo na rynek pracy. Potrzebne są wtedy bardzo duże koszty. Dużym potencjałem jest młodzież. Tą, którą wczoraj spotkaliśmy na debacie, która jest aktywna, która deklaruje, że chce opuścić miasto w 75%. To znaczy, że to jest młodzież zdrowomyśląca. Bo jeżeli nie ma tutaj warunków i nie widzą na możliwości na założenie rodziny i pracy, to są aktywni. I teraz my jako politycy, jeden z nas jako przyszły prezydent, musi stanąć na głowie, żeby tą młodzież zatrzymać. Żeby ta młodzież tego miasta nie opuściła. A do tego jest oczywiście są potrzebne dwa elementy. To jest praca i mieszkanie. Praca na pewno będzie to okres dłuższy, ale jeżeli będzie dobra komunikacja, to ta młodzież może pracować w pobliskim, choćby Trójmieście, jeżeli to połączenie, ta komunikacja może jakaś społeczna powstanie, łącząca Starogard z aglomeracją Trójmiejską. Ale bez mieszkań to ta młodzież opuści. I tu się zgadzam z tym, co zresztą też mówiłem o tej swojej strategii, że najważniejsze jest mieszkanie, bo dla młodych ludzi naprawdę istota to jest własny kąt, własne cztery ściany, i żeby zakładać rodzinę i żeby można było działać na własny rachunek. Dziękuję bardzo. Pan Stachowicz. Drodzy Państwo, szansą dla miasta, dla jego rozwoju przede wszystkim są ludzie. Ludzie, którzy mają z jednej strony wysokie kwalifikacje, doświadczenie, w połączeniu z doświadczeniem wielu osób, które tu od wielu lat na tym rynku funkcjonuje. Szansą jest także to, o czym ja powiedziałem na jednej z debat, a co mój przedmówca przed chwilą także przywołał, mianowicie fakt, o czym niewielu wie, albo niektórzy nie chcą nawet słyszeć, że Starogard jest w ścisłej czołówce liderem w województwie pomorskim, jednym z nielicznych miast wielkości tych 50-tysięczników, a więc od 40 do 60 tysięcy mieszkańców, gdzie jest największy przyrost nowych podmiotów gospodarczych. Albowiem największy przyrost na 10 tysięcy mieszkańców w tej wielkości miasta właśnie przypada na nasze miasto Starogard. O tym zaświadcza raport, o który przywoływałem na jednej z poprzednich właśnie debat.
jest rzeczą oczywistą, że najwięcej tych podmiotów gospodarczych jest w przedziale do 9 osób zatrudnionych, bo to jest 96% właśnie takich podmiotów, a więc małych, często rodzinnych firm, firemek usługowych, handlowych, ale także i produkcyjnych. A tylko zaledwie 0,12% tych, które zatrudniają powyżej 250 osób. Szansą jest przede wszystkim to, że Starogard jest dobrze usytuowany i położony na szlakach komunikacyjnych. Stąd też zainteresowanie inwestorów będzie coraz większe, czego doświadczamy w tej kadencji i w ostatnim czasie widzę, że ono się zwiększa, zwłaszcza po przyjętym przez Radę Miasta, a przygotowywanym przez administrację samorządową, naszą miejską, a także firmę, która przygotowała ten projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Już po niemalże dzień po uchwaleniu tegoż miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pierwsi inwestorzy zaczęli pukać do nas, interesując się, czy chcąc się dowiedzieć, a kiedy ten plan wejdzie w życie i tak dalej, i tak dalej. Więc szansą, gdybym miał określić jako jeden z przyczynków, to jest właśnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. On tak na dobrą sprawę otwiera szeroko drzwi i możliwości dla inwestorów, tych, którzy chcą wybudować swój domek, ci, którzy chcą wybudować swoją firmę usługową, czy też fabryczkę, bo na duży przemysł w Starogardzie raczej już nie ma miejsca. Jeżeli ktoś ma takie marzenia, aby w Starogardzie uciążliwe przemysły tworzyć, to myślę, że będzie to głębiej. Dziękuję bardzo.